No i zaczęła się wiosna. Może fajnie byłoby trochę poćwiczyć, żeby zbudować super sylwetkę na lato, albo chociaż brazylijskie pośladki, żeby mieć czym się pochwalić na plaży. Ale jak się do tego zabrać? Ja nazywam się Wojciech Sankiewicz i dzisiaj będę głosem ciemnej strony i uświadomię tobie brutalną prawdę. Niestety, w 3 miesiące nie zbudujesz formy życia, ale w 3 miesiące zdobędziesz 3 miesiące doświadczenia, w 3 miesiące przejdziesz swoje pierwsze treningi i jeśli przez 3 miesiące się tobie to nie znudzi, to istnieje bardzo duża szansa na to, że uda się tobie zbudować super formę na lato 2022 roku. Zmienimy trochę format i żebyś nie musiała ciągle patrzeć na moją gadającą głowę, to dzisiaj w tle zobaczysz fragmenty treningu, o którym będę mówił. Także gardzę weganizmem, podaję mięso, zaczynamy. Po pierwsze, uświadom to sobie, że od biegania maratonów czy od treningu z butelką wody w domu nie zbudujesz super formy. Wiadomo, każdy ruch jest lepszy niż żaden, ale dzisiaj skupimy się na metodach skutecznych, także godzinne chodzenie na bieżni, chodzenie na Orbitreku czy trening samymi gumami oporowymi sobie odpuść. Pośladek jest mięśniem jak każdy inny, niczym się nie wyróżniającym. No może poza tym, że trochę bardziej rzuca się w oczy. Jest mięśniem, więc jego głównym zadaniem jest poruszanie naszym szkieletem, a dokładnie mówiąc, pośladek odpowiada nam za prostowanie biodra i rotowanie kości udowej, o czym właściwie nikt nie pamięta. Także jest on nam niezbędny do tego, aby móc się wyprostować i żeby móc stać w ogóle prosto. Lekcje anatomii mamy za sobą i teraz w przeciwieństwie do klasycznych praktyk szkolnych pokażę tobie, jak zastosować tą wiedzę w praktyce. Żeby mieć duży, jędrny pośladek, musimy obciążać ruch prostowania biodra. Żeby mięsień był duży, to musi być silny, a żeby był silny, to musi wiedzieć o tym, że musi być silny, czyli musimy poddawać go cały czas ciężkiej pracy. Silny mięsień to duży mięsień. Duży mięsień, duży pośladek to jędrny, ładnie wyglądający element naszego ciała. I teraz najważniejsze zdanie tego całego filmu. Jeśli chcesz mieć jędrniejsze, silniejsze, bardziej wysportowane pośladki, musisz dźwigać ciężary. Inaczej się nie da. Wszystkie inne metody to jest sabotowanie rzeczywistości i wciskanie kitu samemu sobie. Bez dźwigania ciężarów nie zbudujesz dużego mięśnia. Także ciężki trening to podstawa. Ale czym jest ten ciężki trening? Przede wszystkim rób martwe ciągi, rób przysiady, rób hip thrusty, dorzuć sobie do tego wykroki, dorzuć sobie do tego rumuńskie martwe ciągi. I to wystarczy. Nie kombinuj za bardzo. Prostota jest najlepsza. Powtarzana notorycznie. Trening po treningu. Zagwarantuje tobie sukces. Zależy nam na tym, aby właśnie te trzy główne ćwiczenia, przysiady, martwe ciągi i hip thrusty z treningu na trening robić coraz ciężej. Żeby coraz bardziej je obciążać. Jeśli na przestrzeni całego roku z treningu na trening będziesz dźwigała coraz więcej, to zbudujesz prędzej czy później silniejszy mięsień, a więc większy mięsień, a więc mięsień lepiej wyglądający. To jest proste. Nie szukaj magicznych rozwiązań. Prostota. Proste rozwiązania powtarzane systematycznie. To jest klucz. I powiedziałem, że 3 miesiące, jakie nam zostały do wakacji, to jest mało i cały czas się tego trzymam. Ale to nie oznacza, że masz sobie odpuścić trening. Idź na trening już dzisiaj, bo dzisiaj już nie wróci, a czas i tak minie. Jeśli zaczniesz dzisiaj, to w przyszłym roku już naprawdę będziesz dużo, dużo do przodu. Po co cały czas powtarzać to błędne koło? Dzisiaj sobie powiesz, a 3 miesiące to nie warto, już nic nie zdążę zrobić. Minie rok, przez rok nic nie będziesz robiła, będzie marzec w przyszłym roku, marzec, kwiecień i znowu będzie to samo. A poszłabym na siłownię, ale trener powiedział, że w 3 miesiące gówno zrobię. No tak, bo właściwie zrobisz gówno. Dobra, przepraszam, uniosłem się. Idź na trening dzisiaj. Nie marnuj swojego czasu. Praca musi zostać wykonana, żeby były z tego jakieś efekty. Dobra, i te 5 ćwiczeń, które podałem, martwe ciągi, przysiady, hip thrusty, wykroki, rumuński martwy ciąg, to są takie ćwiczenia, na których powinnaś się najbardziej skupić, ale to nie oznacza, że masz trening po treningu robić ten sam zestaw ćwiczeń. To są ćwiczenia, które po prostu w Twoim treningu mają być. Trening musi być odpowiednio zaplanowany, aby zmaksymalizować efekty tej pracy. To już jest tam kwestia indywidualna, jak ten trening się zoptymalizuje, ale po prostu w tym planie treningowym musisz mieć te 5 ćwiczeń, z czego te 3 traktować jako takie główne, bazowe ćwiczenia, w których musi być stały progres. Teraz pewnie się zastanawiasz nad tym, że tutaj mówię o tych ćwiczeniach, a przed chwilą na filmie widziałaś, jak tam wymachuje z gumą. No tak, wymachuję z gumą, no bo ćwiczenia z gumą z gumami są poniekąd fajne, ale traktujemy to jako rozgrzewkę,
Traktujemy to jako aktywację mięśnia przed dźwiganiem. Przed dźwiganiem trzeba mięsień dobrze dogrzać i właśnie takie ćwiczenia z gumą, które przed chwilą widziałaś, są rewelacyjne do tego. Ale nie możemy ćwiczeń z gumami oporowymi traktować jako głównego ćwiczenia naszego treningu. No to nic nie da. Musimy podźwigać. A wszystkie te ćwiczenia dodatkowe traktować jak ćwiczenia dodatkowe, po prostu. Także ten, nie szukaj magicznych rozwiązań, wykonaj ciężką pracę i efekty przyjdą, będzie ci ona wynagrodzona. Jeśli nie wykonasz pracy, to nie licz na to, że zarobisz, to jest proste. A, i jeszcze taki bonus dla osób, które wytrwały do końca. Ćwiczenie, które może okazać się game changerem. Ćwiczenie, o którym ludzkość chyba zapomniała, które jest fenomenalne. Wrzuć sobie na koniec po tych ciężkich ćwiczeniach właśnie to, co teraz widzisz na ekranie. Zrób 100 powtórzeń i gwarantuję tobie, że poślad zapłonie. To jest rewelacja. Osoby, które robiły, wiedzą, a osoby, które nie robiły, niech się nie śmieją, tylko spróbują. To jest sztos. Dobra, chciałbym powiedzieć, że to już wszystko, ale w sumie stwierdziłem, że nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, no bo coś tu mówię o ciężkim treningu, o ciężkim dźwiganiu, o jakichś ciężkich ćwiczeniach, ale co to w ogóle znaczy ciężko dźwigać? To nie chodzi o to, żeby na każdym treningu robić jakieś swoje rekordy życiowe. Jeśli zakładamy, że robimy 6 powtórzeń jakiegoś ćwiczenia, to zróbmy to 6 powtórzeń tak, żeby 6 powtórzenie było ciężkie, ale żeby mieć jeszcze gdzieś w głowie taką myśl, że 7 dałabym radę, a 8 to już mógłby być trochę większy problem. Ja to nazywam, ćwiczymy do 1-2 powtórzeń zapasowych. Dokładamy na sztangę tyle ciężaru do tych ćwiczeń, żeby to 6 powtórzenie było ciężkie. Bo machanie 6 powtórzeń samą sztangą, która dla Ciebie nic nie będzie ważyła, no to też jest bezsens. My musimy ćwiczyć ciężko, musimy poddawać nasz pośladek dużym obciążeniom, żeby on miał ten bodziec, tą myśl, że on musi być silny, żeby temu sprostać. Po to my to coraz bardziej obciążamy, to ma być ciężkie. Czyli do 1 powtórzenia zapasowego, nie boimy się dużych ciężarów. Jak nauczymy się ćwiczyć, nauczymy się technik tych ćwiczeń, to duże ciężary krzywdy nie zrobią. Będzie z tego więcej pożytku niż jakichś negatywnych konsekwencji. Dobra, teraz to już chyba wszystko. A, i jeszcze jedno, na sam koniec, ważna rzecz. No fajnie, fajnie to wszystko brzmi, ale jak ja to mam zrobić, jak siłownie są zamknięte? No i to faktycznie jest delikatny problem, ale problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Także, jeśli faktycznie chcesz poćwiczyć na siłowni, to po prostu się do mnie odezwij, a ja tobie powiem, co trzeba zrobić, aby swobodnie, spokojnie sobie poćwiczyć i zrobić tą formę na lato i zbudować te brazylijskie pośladki na 2022 rok. Okej? Okej. Dobra. Dzięki, że mnie wysłuchałaś, dzięki, że wytrwałaś do końca. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało zadaj je w komentarzu. Na pewno na wszystko odpowiem, a tymczasem trzymaj się i na razie i udanego treningu.